Cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj poruszymy temat. Mam samochód dziecka 6-woltowy do jeżdżenia, czyli taki typowy pojazd na akumulator, który jest. I on jest jednocześnie sterowany z pojazdu i sterowany z pilota zdalnego sterowania. No i pech chciał, że słuchajcie, ten pilot zaginął. Natomiast chcę się podzielić z wami taką informacją. Gdyby wam czasem pilot zaginął, bądź na przykład elektronika się uszkodziła w sensie takim. Mamy tutaj, w jakim sensie? Słuchajcie, mamy sterownik. Tutaj jest akurat kość PT8A7, bodajże, kurczę, 978. Ale jaka ta kość by nie była. Generalnie, słuchajcie, zasada jest działania tego samego, takich podobnych modułów, czy to jest dowolnego pojazdu, czy 6, czy 12-woltowy, bez różnicy. Więc słuchajcie, zacznijmy od źródła. Źródło zasilania, wyjście na silnik, czyli silnik jazdy przód-tył. Od tego są dwa przekaźniki, przód-tył, zmieniane bieguny. No i oczywiście tutaj cztery tranzystorki, z których wychodzi już dwa sygnały do samego skrętu. No i więc słuchajcie, jaka rzecz. Oprócz tego jest co? Kość, która jest sterownikiem tych poszczególnych elementów, czyli przekaźników, tych tranzystorów tutaj. Jednocześnie jest tutaj cały zespół odbiornika, który bardzo często może ulec uszkodzeniu i później efekt jest taki, że radiostacja nie działa. Więc gdybyście mieli problem z dowolną elektroniką, to nie załamujcie się. Żeby, słuchajcie, takie coś uratować, można to zrobić tanio, prosto, bez jakiejś tam obawy, że nie znajdziecie elektroniki do tego. Bez względu na to, czy to będzie moduł 6-woltowy, czy to moduł będzie 12-woltowy, czy 6, czy 12, to będzie bez różnicy. I do tego, słuchajcie, co będziecie potrzebowali. Dowolny pojazd. Zakupujecie dowolny pojazd zabawkowy, chyba że macie w domu dla dziecka do jazdy. Tutaj mamy akurat pojazd, który, słuchajcie, jest na 5 baterii. Jeżeli będziecie mieli pojazd na 4 baterie, też moduł będzie działał. Generalnie co jest najważniejsze? Najważniejsza jest elektronika sprawna, czyli całą zabawkę musimy poświęcić, dlatego że musimy zdemontować z tego odbiornik. No i wiadomo, oczywiście nieodzownie do tego będzie potrzebna już radiostacja do wysterowania. Dowolna, więc teraz słuchajcie, ma być to zestaw, ma być to samochód, ma być z radiostacją. Czy to będzie za 10, 15, 20, 30 zł, czy 100, bez różnicy. Dlatego, że mamy ten zespół zdemontować. Także więc, pokażę wam pojazd, w jakim to zostało uszkodzone. No właśnie. I tutaj w tym elektronika padła. A tutaj z tego zdemontujemy to. Także słuchajcie, bierzemy się za rozkręcanie i spotykamy się za chwilę. No i dobra. Słuchajcie, mamy rozebrane śrubki. Bierzemy się za otwarcie skrzyneczki. No i okej. Słuchajcie, skrzynka jest otwarta. Do tego, co potrzebujecie. Kleszcze. Odcinamy nasze kabelki, czyli tak, mamy odcięte przewody, które są do sterowania jazdy, czyli to, co sterowało silnikiem jazdy tutaj tyłem, przód tył, odcięte są przewody. Oprócz tego mamy tak, przewody zasilające. Stryczko sobie zdemontujemy. Będziemy wiedzieli, które przewody, która para była od zasilania. Dobra. Odcinamy zasilanką. No i teraz tak, patrzcie. Mamy tak, dwa przewody, które możemy ze sobą związać, choć nie musimy. To są przewody, które będziemy sterowali jazdą, czyli to, co sterowało silnikiem,
Mamy odcięte przewody zasilające, czyli plus minus to, co będzie szło do baterii. Bez względu na to, słuchajcie, czy to coś ma oświetlenie, czy nie. Nie zwracamy na to uwagi, dlatego że oświetlenie nas nie będzie interesowało. Tak samo nie interesuje nas, czy pojazd, który naprawiamy, ma oświetlenie, dlatego że tu na tej płytce są tranzystory, które są wysterowywane w momencie podawania sygnału przez tą kość. Praktycznie rzecz biorąc, ten układ jest, można go zdemontować. Jeśli ktoś ma takie życzenie, jeśli ktoś nie chce, nie może go zostawić, on przeszkadzał nam nie będzie, bynajmniej nie będzie kolidował. No i więc tak, mamy taki pęk cały kabli, który idzie do oświetlenia. Więc praktycznie rzecz biorąc, to oświetlenie nas nie interesuje, więc go wycinamy. Ktoś może oświetlenia nie mieć w ogóle, więc tego wtedy tematu nie będziemy poruszali. Ok. No i za chwilkę nie będziemy mieli już odbiornika w pojeździe zamontowanego. Tak to właśnie wygląda i zostały nam tylko dwa przewody do odcięcia, które są od jazdy. Także słuchajcie, nasz pojazd można już włączyć na odstawkę i tu mamy odbiornik dowolny, ten akurat jest 40 MHz. No i teraz już mamy tak, przewody do podłączenia zasilania, czyli bieguny zasilające, bieguny do wysterowania przekaźników i dwa przewody do podłączenia skrętu. Dokładnie tak to właśnie wygląda. Dobra, przygotuję sobie wszystko do lotowania i się spotykamy. No i słuchajcie, nie zatruwając waszego czasu, pozwoliłem sobie podłączyć nasz moduł, który jest tym sercem całym z pojazdu, do tak jakby zasymulować mu instalację. Mamy zasymulowane instalacje, mamy silnik, który odpowiada za skręt, czyli tutaj nasz biały, ten żółty i czarny przewód. O, to są przewody, które są za skręt odpowiadające. Drugi z silników to jest silnik, który jest podłączony bezpośrednio pod przekaźniki, czyli sterowanie jazdą przód-tył. No i teraz musimy się skupić na naszym module, który będzie naszym modułem tutaj pośrednim, po wykonawczym wiadomo, że będzie tamten. No i teraz tak, w przypadku tej kości, którą poruszaliśmy wcześniej, mamy taką sprawę. Masę, wiadomo, nie muszę tłumaczyć, bo możecie złapać z dowolnego punktu. Natomiast jeśli chodzi o kwestię zasilania, na 13 pinie mamy zasilanie główne tej kości. Tutaj nie poruszamy kwestii, bo na pewno napięcie jest dostosowane do akumulatora. No i teraz dalej, słuchajcie, lecimy na pinie 7 i 6. To są piny, które odpowiadają za wysterowanie skrętu, czyli tego. I na pinie 9, dobrze mówię, nie, 10 i 11. To są piny, które odpowiadają za wysterowanie silnika jazdy, czyli tego, co przód tył jest. No i dobra, żeby nie zatruwać czasu, bierzemy się za łączenie. A ja wam jeszcze pokażę jedną rzecz, żeby nie było, że ta elektronika działa na tamtym. Patrzcie, tu mamy tą elektronikę zdemontowaną. Naciskamy, włączamy, nie dzieje się nic. No dobra. I teraz bierzemy się za łączenie naszego odbiorniczka, czyli łączymy. W pierwszej kolejności od czego zaczniemy, na przykład od naszych przewodów zasilających, czyli łapiemy pin 13. Pin 13 jest tu. Ok, łapiemy sobie masę. No i teraz mamy do podłączenia przewody odjazdu i przewody od skrętu. Przewody od jazdy mamy na pinie 10, 11. Jest taka sprawa, jeżeli byście podłączyli piny odwrotnie, czyli pomylicie na przykład skręty prawy z lewym, to po prostu odwracamy te przewody, bądź
odwracamy przewody od silniczka, te, które są tutaj w tej kostce do wysterowania silnika. No i dobra, teraz już mamy podłączone przewody, które są od jazdy, przewody od zasilania. No i zostały nam charakterystyczne już przewody, które się zawsze odróżniały. Przewód żółty i biały. I to już przewody łączymy pod pin 6, 7, obojętnie jak. Obojętnie jak, bo możemy je w każdej chwili odwrócić. Ok. Dobra, mamy naszą elektronikę podłączoną. No i teraz możemy sobie zrobić eksperyment. Tego jeszcze nie sprawdzaliśmy, bynajmniej ja nie sprawdzałem dzisiaj. I teraz się dowiemy, czy to naprawdę działa. Póki co, na razie pyk, pyk, nie działa. Włączamy radiostację i co? No i proszę bardzo, mamy nasz silnik podskakujący. Czyli tył, przód. I oprócz tego sprawdzamy, czy działa nasz skręt. Tu mamy nasz skręt prawo-lewo. Działa. W drugą stronę. Działa. Także widzicie, mamy... Silnik się podnosi do góry teraz, przy lewo. W drugą stronę, podnosi się w drugą stronę. Czyli widzicie, że skręt działa i teraz testujemy jazdę. Mamy teraz to widać, czyli działający silnik od jazdy. Nawet inne dźwięki wydaje, bo idzie w drugą stronę. No i skręt. Radiostacja ta co była od samochodziku, co już widzieliście wcześniej, także... Słuchajcie, mamy na aktualną chwilę podłączone gdzieś około 6 z hakiem, bo tyle mają baterii u mnie, bo są częściowo rozładowane. No i jak widzicie, elektronika od pojazdu zwykłego, takiego malutkiego, sterowanego dla dziecka, sprawdza się w zupełności w 100%. Także jeżeli macie problem tego typu, to już wiecie, co zrobić. No i teraz najważniejsze, co? Składamy wszystko w obudowę. Ta obudowa, która jest przewidziana tutaj do tego modułu. Przewody wyprowadzamy i spotykamy się już w pojeździe. Także generalnie pojazd już sobie tam gdzieś pewnie czeka, oczekuje. Rozłączamy przewody, rozłączamy zasilanie, idziemy podłączać w pojeździe i robimy testy. Także nie zatruwam waszego czasu i spotykamy się już w pojeździe, jak będę go zapinał. Do zobaczenia. Słuchajcie, nim spotkamy się w pojeździe, wcisnąłem tą skrzyneczkę w obudowę. Chcę wam pokazać, że to się naprawdę zmieści. To jest ta płyteczka nasza, którą montowaliśmy przed chwilą. I zamykamy sobie to w obudowę. O. I to jest właśnie nasza ta obudowa, którą złożyliśmy z nową antenką już wyposażoną. I mamy cały, praktycznie rzecz biorąc, zestaw, tylko że radiostację mamy już teraz taką, co prawda BMW, ale jest. No, także do zobaczenia jeszcze raz w samochodzie. No i spotykamy się ponownie. Mamy ten nasz pojazd z demontowanym modułem. Tu jest z przodu pod maską kawał instalacji. Tu sobie wszystko ładnie, pięknie siedzi. Tu mamy ten nasz modułek, który przygotowaliśmy. Ja może wam pokażę, że to jest faktycznie on. O, nie wiem, czy to widać. Powinno być widać, że to jest w środku ten modułek. Bierzemy się za zamontowanie go. Specjalnie nagrywam teraz, żeby widać było, że to faktycznie jest to, a nie, że ja sobie podstawiłem coś gdzieś tam innego. Siódmeczka nie spadła. Zginamy nasze kosteczki.
Gdzieś tu jeszcze jedna kosteczka powinna być, jest. No i okej, więc tak, nasz modułek mamy zamontowany ponownie, tu. Chyba akumulatorownia jest podpięta. Jest podpięta, dokładnie. No i dobra, słuchajcie co. Robimy próbę. Nic się nie dymi. Pierwszy efekt już jest dobry. Czy samochód jedzie manualnie? Jedzie do tyłu. Też jedzie. Dobra. No to więc teraz jak on jedzie, słuchajcie, to co? Bierzemy naszą radiostację, nie? Co prawda mamy znaczek, jaki mamy. Włączamy. I robimy próbę. No i proszę bardzo. Co prawda ciężko mi będzie skręcać. O, może tak zrobimy. Proszę, widać, żeby to było widać, że działa skręt. Naciskamy naszą jazdę. No, teraz będzie go widać czyściej. Słuchajcie, dziecko możemy już wsadzić do auta. Dziecko może jeździć. Zaraz zobaczymy, czy działa wszystko. Klakson działa. Muzyka gra. Słuchajcie, nasz pojazd mamy gotowy, także jak komuś się filmik przydał i podobał, łapka w górę, subskrypcję sobie włączcie, no i co, słuchajcie, muzyczka gra i do zobaczenia w następnym filmie, dzięki.